Miejsce siódme. Reprezentant Dobczyc, pan Andrzej Staszczyk. Miejsce szóste. Pan Zbigniew Strączek. Przepraszam. Panie, bójcie, piłka noża. Tylko nie w Krakowie tam. Pan Zbigniew Strączek jest. Trzecie miejsce. Może ta nie obejść. Miejsce piąte. Pan Piotr Rusek, Kraków. Pan Józef Szczepanek, Tarnów. Miejsce czwarte. Pan Zbigniew Strączek. Miejsce trzecie. Wójt gminy Kłaj. Bardzo serdecznie gratuluję. Proszę przyjąć taki drobiazg gdzieś tam, żeby w gabinecie na półce stanął. Bardzo dziękujemy. I miejsce drugie. Uwaga. Pan Wójt Jan Pająk. Drwinia. Dlaczego taki słaby doping z tej Dwini? Co się dzieje? A co jest z wami? A, kibicujecie Szurowej, no to dobrze. Jeszcze raz, panie wójcie, bardzo serdecznie proszę taki drobiazg. I miejsce pierwsze. Pan Szymon Strąg z Brzeska. Szurowa jeszcze, panie Januszu. Wyczytał pan Szurową, czy nie? No to co jest? Miejsce piąte zajął pan Robert Dzień. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy Lipom, a jeszcze wiarusy chciały coś słówko powiedzieć, nie Niepołomice. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to w imieniu gminy Niepołomice serdecznie chcieliśmy podziękować za bardzo gościnne przyjęcie nas tutaj w tej przepięknej gminie Drwinia na terenie rekreacyjno-sportowym Dziewinie. Udzieliliście nam znakomitej pogody, dlatego chcielibyśmy w imieniu całych mieszkańców gminy Niepołomice uhonorować pamiątkowymi medalami. Wójta gminy serdecznie gratuluję. No i naszego rodaka, pana Kracika. Brawo. Tak się składa, że wójtowie, burmistrzowie mają naprawdę sporo różnych obowiązków, nawet w niedzielę. W związku z tym pozwolicie, nim opuszczą nasze piękne tereny tutaj w Drwini, w Dziewinie. O, widzimy z daleka wójta gminy Szurowa. Bardzo serdecznie prosimy pana Mariana do nas. Nim opuszczą, a chcą, bo się spieszą, bo mają kolejną imprezę, pozwolicie, że
troszkę wcześniej wyróżnię dwie gminy, pozostałe za chwileczkę. Pana Stefana Kolawińskiego, pana burmistrza Bochni za pomoc, wsparcie od 14 lat w zlocie rowerowym dla gminy na ręce pana Stefana Kolawińskiego, burmistrza miasta Bochnia. Bardzo proszę. I opuszcza nas również serdecznie, chciałem pogratulować i po cichu zdradzić, ale to może pan wójt powie sam, co chce powiedzieć, co ja mam na myśli, on już czyta w moich myślach. Ale chciałem podziękować za uczestnictwo w tym zlocie Kłaja, który od samego niemal początku towarzyszy tym wszystkim zlotom naszym rekreacyjnym, namawia na aktywność swoich mieszkańców, okolicznych mieszkańców gminy Kłaj. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję panie wójcie za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy zlot i proszę przyjąć tą okolicznościową statuetkę dla gminy Kłaj. Proszę państwa, chciałem podziękować organizatorom, jak również gminie, wójtowi gminy Dwynia za serdeczne nas tu przyjęcie. Z tego co widzę, mieszkańców Kłaja chyba jest najwięcej na tej imprezie dzisiaj, z czego jestem bardzo, bardzo dumny. Pokażcie się wszyscy. I miło mi zakomunikować, że 15 już zlot, jubileuszowy zlot odbędzie się w Kłaju. Będzie nam miło was gościć. Będzie nas miło gościć oczywiście wszystkich, tak, tu jesteście. Serdecznie zapraszamy do gościnnego Kłaja, przepięknego Kłaja. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję. No, słuchajcie, lepszej niespodzianki na koniec oczywiście tej pierwszej części nie można było się spodziewać. Pozostałe wyróżnienia dla poszczególnych gmin za chwileczkę. Również podsumowujemy w tej chwili wyniki w zgadywance terenowej, w poszczególnych konkurencjach, w linie, która tyle emocji dostarczyła poszczególnym gminom. Za chwileczkę te wyróżnienia będą za chwileczkę wręczane. Losowanie nagród, a komandor oczywiście zapomniał jeszcze, że będą też losowane oprócz rowerów dodatkowe nagrody, więc proszę nie uciekać, proszę zostać do końca, trzymać swoje numery i żeby nie opuścić, nie wypuścić z rączki. Będą jeszcze. Bardzo dziękujemy serdecznie naszym miłym, zacnym gościom, osobach pana burmistrza i pana wójta Kolawińskiego.